Witaj! W poprzedniej prezentacji poznałeś podstawowe założenia metodologii, której agenci CIA używają do prześwietlania ludzi pod względem ich prawdomówności, czyli stwierdzania, czy kłamią, czy nie. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to kliknij proszę tutaj i obejrzyj ją najpierw, dobrze? A jeśli już widziałeś, to jak możesz pamiętać, cały model dochodzenia do prawdy napędzają odpowiednie pytania. Dlatego w tej prezentacji poznasz trzy podstawowe rodzaje pytań używanych w całym modelu dochodzenia do prawdy. Zadając je umiejętnie, jak zresztą zobaczysz na przykładach rzeczywistych rozmów, można często wydobyć prawdę, która pod wpływem innych pytań często by się w ogóle nie ukazała. Jak to zrobić? Zapraszam. Wyobraź sobie najpierw taką sytuację, która swoją drogą zdarzyła się naprawdę Suzan, jednej z bohaterek przytoczonych w książce Anatomia Kłamstwa, na którą gdybyś był zainteresowany, będzie, e, będziesz miał w następnej prezentacji zniżkę u wydawcy 25%. Więc jeśli chcesz ją zamówić, toś poczekaj chwilkę, dobrze? Wyobraź sobie więc sytuację, że wyjeżdżasz z małym dzieckiem na wakacje do domku letniskowego. Na miejscu zatrudniasz zaufaną gospodynię i chłopaka od oczyszczania basenów, których znasz od lat. Do tego, do zajmowania się twoim dzieckiem zatrudniasz jeszcze nianie. Wszyscy troje mają dostęp do Twojego wynajętego domku i pewnego razu, gdy wracasz z basenu, okazuje się, że portfel, który zostawiłeś w domku, że w portfelu, który zostawiłeś w domku, brakuje 1000 złotych. Chłopaka od basenu i gospodynie znasz od lat, więc jesteś niemal pewny, że to nie ich sprawka. Podejrzewasz nową nianię. Ale no 100% pewności nie masz. W końcu wszyscy troje mieli dostęp do Twojego domku. Jakie pytania zadałbyś więc niani, żeby się dowiedzieć od niej, czy to ona? Susan na początku zareagowała pewnie podobnie jak każdy z nas, czyli wezwała do siebie nianie Betty i spytała ją Słuchaj, miałam tutaj sporo pieniędzy, a teraz ich nie ma. Betty, czy to ty je wzięłaś? Betty, jak się pewnie domyślasz, oczywiście zaprzeczyła, tłumacząc, że zajmowała się przez cały czas dzieckiem. I co teraz? Nawet jeśli ukradła te pieniądze, to logiczne, że zaprzeczy. Wielokrotnie, jeśli by ją będziemy nadal o to pytać. Jeśli, jeśli się na to w ogóle psychologicznie przygotowała, to może zaprzeczyć w ogóle bez mrugnięcia okiem, nie zdradzając żadnych kłamliwych zachowań, więc tego typu pytania może niczego nie ujawnić. To w ogóle duża wskazówka też. Kłamstwo nie zawsze sprawia, że pojawiają się kłamliwe zachowania. Źle zadane pytanie może sprawić, że bez problemu może odpowiedzieć, jeśli tylko wcześniej jeśli się na to przygotowałeś, że jeśli ktoś Cię o coś spyta, skłamy załóżmy wprost, nie, nie zrobiłem tego żaden problem. Więc to nie, nie, jakby nie samo kłamstwo w sobie ujawnia kłamliwe zachowania, tylko bardziej Twoje pytania je prowokują. No i, no właśnie, co dalej w przypadku, wracając do naszego tego przy, przypadku z Susan. Tutaj niestety kończy się dochodzenie prawdy większości osób, bo nie mają jakby w zanadrzu więcej jakichś bardziej cwanych pytań, żeby wydobyć od nich tę odpowiedź. Z pomocą przychodzi jedno tutaj z kluczowych pytań zadawanych w takich sytuacjach przez agentów CIA. Chodzi o pytanie zaczynające się od słów, czy z jakiegoś powodu lub czy istnieje jakakolwiek możliwość? Czyli na przykład chodzi o pytania w stylu, czy z jakiegoś powodu którykolwiek z Twoich, to w innej sytuacji, czy z jakiegoś powodu którykolwiek z Twoich poprzednich pracodawców, których wypisałeś w CV, mógłby powiedzieć o Tobie coś złego? Albo czy z jakiegokolwiek powodu ktoś mógłby powiedzieć, że masz jakiś romans? Czy istnieje, czy istnieje jakakolwiek możliwość, że kto, ktoś widział Cię razem z nią sam na sam? Na takie pytania zazwyczaj nikt nie ma zawczasu przygotowanej odpowiedzi i w cwany sposób zmuszają winną osobę do bardziej obszernej, opisowej odpowiedzi, która może łatwo ukazać braki i niedociągnięcia w wyjaśnianiu pewnych rzeczy lub dać nam ciekawe rzeczy, o które warto dopytać. Wymaga więc szybkiego przemyślenia dużej ilości tego, co powinno się powiedzieć, a co powinno się zachować i właśnie w takich sytuacjach ukazują się najczęściej kłamliwe zachowania, o których powiemy sobie trochę w następnej prezentacji. Wracając do naszego scenariusza z kradzieżą pieniędzy, Susan właśnie spytała Nianie Betty, czy z jakiegokolwiek powodu gospodyni i chłopak od basenu mogliby powiedzieć, że widzieli jak grzebałaś moje torebce? Jeśli to ona ukradła, to ciężko na to odpowiedzieć, prawda? Zwłaszcza, że Betty nie wie tego, czy gospodyni i chłopak od basenu przypadkiem czegoś nam nie powiedzieli, może ją zauważyli. Betty w odpowiedzi więc milczała i wyraźnie zaczęła się denerwować. Ale jeszcze się wprost nie przyznała. Więc co dalej? Susan zadała wtedy drugi typ bardzo niewygodnego dla kłamczuchów pytania. Pytanie zawierające założenie, że pytany jest winny, ma duży związek ze sprawą, którą pytamy lub wie więcej niż powiedział. W tym wypadku pytanie Susan brzmiało Betty, co zrobiłaś z tymi pieniędzmi? Po nim sprzątaczka sama przyznała się już do winy i oddała pieniądze. Jak widzisz, to pytanie zakładające, że wiesz, że je wzięła. Wiesz, że jest winna. W całej książce Anatomia Kłamstwa jest opisane kilka ciekawych przykładów tego, jak tego typu właśnie pytania z założeniem sprawiły lub mogły sprawić, że winni przyznaliby się do winy. Przykładowo, gdy było podejrzenie, że jeden z pielęgniarzy kradł leki o działaniu narkodycznym, samo tylko pytanie, słuchaj, ze wszystkich tych leków, które zginęły ze szpitala, ile ukradłeś właśnie ty? Sprawiło, że pielęgniarz po chwili ciszy sam się przyzna do wszystkiego. Zresztą sam pomyśl. Gdybyś miał czyste sumienie, ktoś by ciebie spytał, hej, co zrobiłeś z tamtym pieniędzmi, które zostawiłem na szafce, to jak byś zareagował? Pewnie automatycznie bez myślenia parsnąłbyś: e, O co ci chodzi? Jakimi pieniędzmi? Niczego przecież nie brałem. Jednak w momencie, gdy jesteś winny, to tego typu pytanie każe ci się zastanowić. O, moment, co on odkrył? Co już wie? Może ma jakieś dowody, że to ja, może mnie widział, albo ktoś mu powiedział, może zostawiłem jakiś ślad. Stąd sama reakcja na nie będzie naturalnie u osób winnych dużo wolniejsza, bo osoba winna musi przy nich dużo więcej myśleć. Domyśla się, stara się zgadywać, co wiesz, co mogła popełnić źle, co ty wiesz, czego, a czego jeszcze nie wiesz. A to powoduje, że bardzo mocno ujawniają się właśnie w takich sytuacjach kłamliwe zachowania, z których część jest związana ze strategiami, jakie podświadomie stosujemy w takiej sytuacji, żeby niejako kupić sobie więcej czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią i żeby nie wyglądało to nienaturalnie, czyli długa... Chwila ciszy, w momencie, kiedy osoba winna myśli. W takim momencie właśnie y, tą długą ci chwilę ciszy wypełnia się, wypełnia się ona zazwyczaj kłamliwymi zachowaniami, o których zresztą dokładnie sobie powiemy w kolejny czwartek. Rodzajów pytań, które prowokują kłamliwe zachowanie jest jeszcze znacznie, znacznie więcej. Nawet książka nie opisuje ich wszystkich dokładnie, tylko wspomina tak naprawdę o całej ich liście. Jednak opisany jest jeszcze jeden typ pytania, który jest prosty do stosowania, a z dużą skutecznością prowokuje kłamliwe zachowania. To pytanie o karę, czyli coś w stylu: co według ciebie powinienem zrobić, lub co według ciebie powinno spotkać kogoś, kto i tutaj rzecz, o którą podejrzewam daną osobę. Jeśli w odpowiedzi usłyszysz bardzo lekką karę lub duże problemy z odpowiedzią na to pytanie, to powinien być dla ciebie pewien sygnał ostrzegawczy, bo z psychologicznego punktu widzenia winnemu ciężko słowami wymierzyć sobie samemu surową karę. Zwłaszcza, że istnieje przecież prawdopodobieństwo, że zostanie w końcu przyłapany i wtedy jego własne słowa o wysokości kary mogą zostać użyte przeciwko niemu samemu. Oczywiście, że tak, Cwan i opanowane kłamca może przewidzieć naszą strategię i tak się zaprzeć, że mimo tego dyskomfortu psychologicznego i potencjalnych większych konsekwencji, gdyby go złapano, i tak opowie się za jakąś tam zwykłą, nazwijmy to społecznie zwykłą, normalną karą. Dlatego zwykła odpowiedź nie świadczy ani o prawdomówności, ani o kłamstwie. Taką odpowiedź Ignorujemy. Zwiększ tylko swoją podejrzliwość, jeśli usłyszysz coś podejrzanie lekkiego. Na przykład, złodzieja furkunetki, zanim się jeszcze przyznał, spytano o to, jaką karę powinien otrzymać, e, mówię o przychodzie z książki, jaką karę powinien otrzymać złodziej samochodu. Ten odpowiedział, że taka osoba, i tutaj cytat, tak, zasługuje na jakąś karę, ale jaką, trudno powiedzieć. To zależy od tego, jak ten człowiek, jakie ten człowiek ma wnętrze, co się z nim dzieje, jaki ma charakter. Szczerze mówiąc, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Gdy o karę spytano podejrzanego o pedofilię, który ostatecznie później też przyznał się do winy, ten odpowiedział, nie domagałbym się więzienia. Myślę, że nikt, to idzie do więzienia, nie wychodzi stamtąd całkowicie odmieniony. Cóż, powinno się, powinno się, wie pan, podjąć jakieś leczenie czy coś. Może tacy ludzie mają problemy, psycholog, nie wiem, poradnia. A gdy o pytanie, pytanie o karę zadano ojcu trzymiesięcznego dziecka, który był podejrzany o jego pobicie, także połamał mu żebra i spowodował inne urazy, ten odpowiedział, Hmm, to bardzo delikatna sprawa. Na pewno ta osoba powinna otrzymać jakąś pomoc. Na pewno powinna zostać poddana ocenie. Myślę, że powinna otrzymać jakąś istotną, bardzo istotną pomoc. I naszą rolą jest tutaj kogokolwiek osądzać, ale widzisz pewnie, jakich odpowiedzi różnią się od odpowiedzi, które prawdopodobnie udzieliłyby osoby niewinne, prawda? Widać w nich problemy ze sformułowaniem jasnej odpowiedzi, takiej na zasadzie, wow, wow, jak można w ogóle coś takiego zrobić? Trzeba ukarać go w ten i w ten sposób. Do tego widać, że śmiesznie jakby kary, które dają sobie winne są śmiesznie łagodne w porównaniu do, na przykład tych wyznaczanych przez prawo. Przykład z pedofila, który zamiast jakby więzienia zasugerował wizytę w poradni. No i widać w nim bardzo wyraźnie dużo większą niż normalnie empatię w stosunku do przestępcy. Czyli te przykłady, jak mogłeś słyszeć, że podejrzani mówili o poznaniu problemów, wnętrza drugiej osoby, potrzeby niesienia jej pomocy. Pamiętaj tylko, że same pytania to nie wszystko, ok? Ważne jest także twoje opanowanie i neutralna postawa podczas ich zadawania. Czasami jakiś zmiękczający wstęp, zanim je zadasz. I jeszcze, no niestety ale wiele innych czynników, które opisano już w Anatomii Kłamstwa, a nie sposób na szybko ich wszystkich wyjaśnić w prezentacjach. W końcu, no hej, to jest cała książka na ten temat. Jednak te trzy, te trzy typy pytań, zaczynające się od czy z jakiegoś powodu lub czy istnieje jakakolwiek możliwość, pytania zawierające założenie, że pytany jest winny, ma duży związek ze sprawą lub wie więcej niż powiedział i pytania o karę są z powodzeniem od lat stosowane przez agentów CIA, bo okazały się kluczowe w procesie rozbrajania kłamstwa. Znając je, jesteś o milowy krok dalej niż wcześniej w sytuacjach, gdy chcesz po prostu dociec prawdy. Mam nadzieję, że znalazłeś wartość w tej prezentacji i zrobisz mądry i odpowiedzialny użytek z tej wiedzy. A w następnej powiemy sobie o kilku kłamliwych zachowaniach, które najczęściej zdarzają się, gdy ktoś chce ukryć przed tobą prawdę, a ty zadasz mu jedno z poznanych przed chwilą pytań. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnej czwartkowej prezentacji.